Czy ty kiedykolwiek widziałeś mecz towarzyski, w którym y, trener danej reprezentacji wprowadziłby jedną zmianę? Założę się, że do sobotniej nocy nie. Ja nie mówię, żeby zmieniać tak, jak robił to Sven-Joran Eriksson prowadząc reprezentację Anglii. Całą jedenastkę na przykład w przerwie, że w jednym meczu towarzyskim gra 22 piłkarzy. Wiadomo, że te przepisy zostały zmienione, aby takich y, ruchów się nie wykonywało. Natomiast jeżeli gramy mecz towarzyski, to ma być sprawdzian. No to wprowadzanie na 20 minut tylko Andrzeja, niedzielana, i to jest nasza jedyna zmiana, to jest jakieś nieporozumienie. Po drugie, gramy mecz z Ekwadorem. 90 minuta, rozgrzewa się, przygotowuje się do wejścia Bonin. Czyli co? Co ma ta zmiana wprowadzić? Gramy o wynik, na utrzymanie wyniku. Chłopak ma wejść na kilkanaście sekund. Co mu to da poza kolejną cyferką do literki A? Miałby dwa A wtedy, bo, bo zagrał raz w reprezentacji. Niedzielam w drugim meczu, wchodzi na dwie minuty. Co ta zmiana ma, ma dać? Co ma temu Niedzielanowi dać? Dwie minuty występu na tle Ekwadoru. Kiełb nie zagrał podczas tego turnieju ani minuty. Salamon przejechał się, młody chłopak, fajnie, że zobaczy, jak wygląda Montreal i Chicago, nie zagrał ani minuty. Gorosicki, który mógł wejść na zmianę już z USA, siedzi na ławce, wchodzi na 22 minuty chłopak na mecz z Ekwadorem. Czy to jest wyjazd szkoleniowy, który ma dać tym chłopakom jakąś okazję do pogrania na tle silnych Rywali. Czy chodzi o to, aby zagrać tam parę gierek? Bo co ten smudz jest i w stanie nauczyć podczas takiego zgrupowania, grając z takimi przeciwnikami, jakieś jednostki treningowe? No naprawdę, no już umówmy się. To jest gra o wynik, to jest strach smudy przed tym, że możemy przegrać, że znowu będzie nagonka w prasie. Ale no, tak się nie buduje zespołu, tak się. Jak się po prostu nie robi, to jest y, profanacja zawodu trenerskiego i, i smoda po raz kolejny się myli. I jeżeli ktoś nie wyciągnie jakichś wniosków i konsekwencji w stosunku do niego, to naprawdę jest to błąd, bo te dwa mecze to jest niestety nasza kompromitacja. Przede wszystkim jeżeli chodzi o, o pomysły selekcjonera i jego wprowadzanie zmian. Mecz towarzyski, jedna zmiana z USA tego jeszcze nie było. Czy ja nie mówiłem, że polscy piłkarze pili, piją i pić będą? To jest dla mnie show, co zobaczyłem w fakcie. Mają najlepszych paparazzi, bo znam kilku i powiem szczerze, to co oni robią i w jaki sposób robią, to jest nieprawdopodobna sprawa. Wszędzie się dostaną, nawet do szpitala, nie wiem, na, na, na porodówkę czy w miejsca zupełnie odosobnione. Ja rozumiem, że Michał Żewoków sobie rozegrał setny mecz w reprezentacji, ukazały się zdjęcia, jest tylko on na nich świętował. Okej, okay, ja to wszystko rozumiem. Podobno świętowało razem z nim ośmiu piłkarzy. Smuda, kiedy to ujrzało światło dzienne, powiedział, że on ich puścił, że on pozwolił im na wyjście. Ale zaraz, no przecież jeszcze dwa tygodnie temu, kiedy napotkał trener Jacek Zieliński, Sławomira Peszkę, mówiono o regulaminie, że na zgrupowaniach się nie pije alkoholu. Czyli co, nagle ten regulamin się zmienił? Nagle postanowiliśmy, że jednak można. O co chodzi? Znowu jest jakiś bałagan, znowu jest y, jakiś y, bałagan decyzyjny. Wolno pić na tej kadrze, czy nie wolno? A może po prostu Peszko i Wański plus sześciu innych po meczu z Australią powinniście pójść zapytać Smudy, czy mogą się napić. Może wtedy wydałby on zgodę. Mi się wydaje, że to było tak. Nie było zgody na wyjście, pojawiły się zdjęcia. Smuda, żeby ratować swój autorytet, już mocno naszarpnięty, stwierdził. Nie, ja im pozwoliłem wyjść. No Ale zaraz, no co ma czuć teraz Iwański i Peszko, którzy nawet z hotelu nie wychodzili, więc jakby no nie chcieli też robić tego poza hotelem, chcieli zrobić to we własnym gronie, żeby nikt ich nie widział, żeby nikim nie zrobił zdjęć. A teraz Chicago po meczu 2-2, już, już jest taki moment do, do świętowania, jest euforia, bo zremisowaliśmy ze Stanami Zjednoczonymi, którzy występowali też w nie najmocniejszym składzie. Panowie, no to jest, to jest, to jest, to jest kolejna, kolejna jakaś kompromitacja i naprawdę co ruch. Co decyzja, co informacja z tej kadry, to jest jakieś nieporozumienie, to jest jakiś kompletny bełkot i jak tak dalej to pójdzie, to naprawdę nie wiem, co się wydarzy po, po meczu w Poznaniu z Wybrzeżem Kości Słoniowej, bo jestem ciekawy, co wówczas nastąpi. Poznań, fajne miasto, można gdzieś wyjść, jest parę możliwości, tak więc czekam na, na 17 listopada i, i na to, co pojawi się w prasie w czwartek albo w piątek już po meczu. Ja tak coś czuję, że ten nasz wideoblog będzie miał zawsze taki jeden element stały, jak to w niektórych programach, że musi być jakaś, jakaś część, jakiś końcik. Mamy końcik Legii Warszawa, ale no ten klub daje cały czas nam tematy do dyskusji, do nawet lekkiego obśmiewania się powiem szczerze. Niestety to jest hit naprawdę. Piątek godzina 17 dostaje telefon, dzwoni ktoś z klubu, mówi witam. Czy jest szansa na płytę z meczu ligowego? A do Den Haag, bo jak wiadomo był mecz y, charytatywny, towarzyski w niedzielę z przedstawicielem Ligi Holenderskiej, a w związku z tym, że Polsat ma prawo do, do Eredivisji, no to poproszono mnie o taką płytę. Ja mówię tak, jest piątek, godzina 17, mecz jest w niedzielę, to czy ktoś w klubie nie wiedział od miesiąca, że, że my gramy z Hagą? mógł mi poprosić o to miesiąc wcześniej, dostałby płytkę, przeanalizowałby sobie grę tego zespołu. No to jest piątek, 17, oni mi proszą o płytę. Druga sprawa. Czy ktoś się do meczu charytatywnego, sparingowego przygotowuje pod kątem przeciwnika, jaką gra w piłkę? No nie bądźmy śmieszni, naprawdę. Czyli co, boimy się, że znowu będzie jakaś kompromitacja, że ktoś dostanie znowu dwie bramki w plecy i, i chcemy się przygotować do, do meczu charytatywnego, gdzie wchodzą jeszcze chłopcy, którzy wygrali licytację. I wchodzą, I wchodzą do gry, tak jak chłopak o nazwisku Kulesza, który wszedł na bramkę, też dostał taką płytę i też miał się zastanawiać, jak uderza Vandenbrom czy też Bosart, No, nie, no to jest, to jest śmiech na sali, naprawdę. I, I chyba to samo co przy Smudzie. Oni się po prostu tam boją, że będzie kolejna porażka i, i ta sytuacja znowu taka, powiedziałbym, psychiczno-mentalna, jeszcze bardziej zburzy siłę teoretyczną tego zespołu. W ogóle Legia to jest taki dziwny klub, bo tam się wszyscy interesują. Wszystkim poza chyba tą drużyną piłkarską i w ogóle futbolem, bo tak, znowu mecz gwiazd, na meczu z Arsenalem na otwarcie stadionu gwiazdy tvn pogodynki, dziennikarze polityczni, loża Wipowska dla nich, a byli piłkarze, którzy zostawili trochę zdrowia na tym boisku, mają problemy, żeby dostać bilet. Tak więc no, chyba coś tutaj jest jednak nie po drodze przy Łazienkowskiej. Dobre pytanie, Tomek, bo powiem Ci szczerze, że też się nad tym zastanawiałem, bo jest taka szansa na to, że wydaje mi się, że Jagiellonia może zdobyć Mistrzostwo Polski. Korona Kielce mam wrażenie, że jeszcze chyba nie jest na tym etapie sportowym, żeby sięgnęła po tytuł Mistrza Kraju, ale no jest, to też, jest to też możliwe. Jagiellonia i Korona, no z tych słabszych to na pewno te zespoły prezentują się chyba najlepiej i organizacyjnie, i... I piłkarsko. I, I to dobrze, bo ja bardzo cenię Michała Probierza jako trenera, jego sam pomysł na tę drużynę. Podobnie jak Marcina Sasala, dwaj trenerzy trochę niedoceniani. I widziałbym ich naprawdę w większych klubach, bo widać, że przy mniejszych nawet funduszach, przy może nieco gorszych piłkarzach, mają dobre rozeznanie, jeżeli chodzi o rynek. Potrafią szacować dobrych zawodników. Jak zobaczymy na transfery i Korony Kielce, i biały Białystok, kogo te kluby ściągnęły, co jest też oczywiście zasługą obydwu trenerów, no to zobaczmy, co się dzieje nawet w Lechu Poznań, w legi Warszawa szczególnie, czy też w Wiśle Kraków, gdzie możliwości finansowe są dużo większe, gdzie pracowników jest dużo więcej, którzy odpowiadają właśnie za scouting. Tak więc tak więc, no tutaj w Białym Stoku i w Kielcach wygląda to zdecydowanie lepiej i pozytywnie. Ale, ale do rzeczy, do pytania. Wydaje mi się, że Jagiellonia miałaby szansę na awans do Ligi Mistrzów, bo ta drużyna by się bardzo dobrze przygotowała do, do tej rywalizacji. Zresztą już ten dwumer z Arisem w eliminacjach Ligi Europy pokazał, że... Oni byli najlepiej przygotowani i kondycyjnie, i piłkarsko, i fizycznie, i mentalnie do tej, do tej rywalizacji, mimo że stracili dwie bramki. Przecież już w pierwszych siedmiu minutach ten stres na pewno był, ale my zawsze mówimy: polskie kluby w europejskich pucharach w tych pierwszych meczach one są nieprzygotowane. Liga za późno rusza. A Jagiellonia pokazała, że jednak można, mimo że to też jest polski klub, że oni byli przygotowani na ten, na ten sierpień, czy też nawet to był chyba lipiec, aby grać w Europie, tak więc ja byłbym się naprawdę byłbym naprawdę rozbawiony i śmiałbym się z tych wielkich klubów, bo wydaje mi się, że jak Jagiellonia by zagrała w eliminacjach do Ligi Mistrzów, to myślę, żeby weszła i pokazałaby tym wielkim, że naprawdę można to zrobić i nie jest to jakaś wielka sztuka, szczególnie po reformie Platiniego, kiedy ta droga jest zdecydowanie łatwiejsza. Widzę mistrzów, ja to widzę, Tomek może też. Zobaczymy, być może już niedługo.